Dzisiaj mam dla Was ciekawostkę. Jestem ciekawa, kto z Was to zna. To są takie łupinki. Właśnie je sobie popijam. Można je parzyć dwa razy. Znasz to? To jest, moi drodzy, kaskara. Nic innego jak suszone łupinki, w których jest nasza kawa. Co ciekawe, kaskara działa również prozdrowotnie. Zawiera kofeinę, ale powiedzmy 1/4 tego, co kawa. Można ją nazwać herbatą z kawy. W smaku nie przypomina kawy. Kawa ma jednak dużo nut goryczy. A kaskara smakuje jak suszone owoce, hibiskusa, róży. Ona nie smakuje kawą, smakuje właśnie takimi trochę może jak kompot, z lekką nutą kwaśności. Czasami może być słodsza, czasami mniej słodka. Dajcie znać, czy znaliście kaskarę, czy ją spróbujecie. Ja właśnie robię kaskarę na zimno. Zalałam kaskarę zimną wodą, odstawiłam do lodówki i będzie ona sobie tam stała i parzyła się do jutra. Będzie taki fajny napój orzeźwiający, zawierający również kofeinę.